Hej, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek z Movie Star Planet. Zapraszam do oglądania i zapomnijcie o łapce w górę. E, I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku na samym początku opowiem jeszcze odnośnie sprawy e, kradzieży, która się stała. Ktoś mi powiedział, żeby jeszcze, żebym sprawdziła, czy nie było mi diamentów. I dokładnie, tak się stało. Słuchajcie, wejdźmy sobie na 47 odcinek Mówi Star Planet. I jesteśmy tutaj już tuż po zakupach, tak przewinę, żeby było tak, jak są te zakupy, skończone mniej więcej. Dokładnie to będzie tutaj i zobaczcie. Mieliśmy 494 diamenty, a jak zaczynałam 48 odcinek, miałam tych diamentów 359. Już nie wspomnę o straconych pieniądzach, także, no powiem szczerze, troszeczkę słabo, no ale. Co mogę poradzić? W każdym razie dziękuję Wam serdecznie za wsparcie, za miłe komentarze, że jesteście tutaj ze mną. Zapraszam również, żebyście wpisywali w komentarzach swoje nazwy z Mówi Star Planet. Tutaj jest program, który losuje moich subskrybentów, także pamiętajcie, żeby subskrybować i będę Wam rozdawała rzeczy z listy życzeń. Może na razie sobie słuchajcie, tutaj wylosuję ludzi, których będę zapraszała do znajomych na samym początku, potem prezenciki rozda będę rozdawała, bo chcę jeszcze o czymś opowiedzieć, albo może już rozdam prezent, a co? Ktoś powiedział, e, oczywiście było bardzo mnóstwo e, miłych komentarzy, ale też znalazły się osoby, że to tylko gra, a słuchajcie, kradzież nie ma znaczenia, czy jest w internecie, czy jest jakimś e, czy jest w realnym świecie, jeżeli ktoś zaczyna kradzież od internetowych rzeczy, no to cóż poradzić, jest po prostu dla mnie to samo, więc nie wiadomo, co później się będzie działo. Także no taka trochę smutna sytuacja, ale po takich właśnie dziwnych akcjach yy, widać wtedy, kto jest prawdziwym widzem, także serdecznie dziękuję Wam za wsparcie. E, no i tutaj oczywiście napisałam status, że nagrywam, ale on był chyba podczas poprzedniego odcinka, więc zaktualizujemy go. No i tutaj koleżance wysłałam dwie pierwsze rzeczy z listy życzeń, które się trafiły, także lisel2005 pozdrawiam, gratuluję wygranej w konkursie, i za chwileczkę będziemy, słuchać, a jeszcze kolejne: 49 poziom, także bardzo się cieszę. I mamy tutaj skarbonkę do otworzenia, myślę, że może go sobie troszeczkę otworzyć skarbonki, także spoko loko. I napisaliście mi: oczywiście, ja wiem, że wchodzą zawsze nowe motywy i tak dalej, ale zawsze mi bardzo dużo przypominacie, także fajnie. I napisaliście, że są promocje. Tutaj po całym MOVISTAR Planet są rozsiane różne takie. Transparenty, właśnie z, z informacją, że coś tutaj się dzieje. Także wejdźmy sobie w odzież i zobaczmy, co tutaj jest, żeby stworzyć jakieś nowe luki dzisiaj. E, może na początku powinnam w ogóle to zdjąć. E, dobra, jeszcze nie patrzyłam, nie zaglądałam, tylko widzieliście. Wejdźmy jeszcze na chwilę w miasto filmów, i tutaj wejdę w luki, i zobaczymy, co inni ludzie dla mnie stworzyli, i coś ubiorę. No to fajne, bardzo ładne. Ubierzemy to od razu. Czemu nie mogę kliknąć? Dobra. I teraz będę tak wyglądała. Fajne te włosy, takie ombroszki Umbre, umbre. E, dobra. I wchodzimy już tym razem ostatecznie na zakupy i zobaczymy, czy faktycznie są te rzeczy po 30. końców A, 49 poziom, mówiłam, że już jesteśmy coraz bliżej 50, chyba tak. Dobrze, więc e, dokładnie, patrzcie, po 3 dychy są. Także myślę, że dzisiaj szalone zakupy jak najbardziej pozdejmujemy te rzeczy i będziemy przymierzać. Więc pierwsza rzecz to jest sukienka jest śliczna, także ją kupuję w kropeczki. E, następnie mamy włosy z czapką. E, ta czapka tak średnio mi się podoba, bo jest tak bardzo wysoko ta głowa, więc więc tego nie kupię. Tu jest za jeden diament włos. Spróbujmy pozmieniać te kolory. Na samym początku bazowy kolor zróbmy jakiś taki typu blond, albo jakiś taki różowy. O, może ten. I to zmienimy na e, mięto. Na, o! Uuu! na róż. Melonek są. 1, 5, 4. Dziękuję. Pozdrawiam. Także dziękuję ślicznie za pozdrowienia. E, pik. A, no i słuchajcie, jeszcze a propos tej kradzieży chciałam coś powiedzieć, bo tak pisaliście, że. Że te osoby nie wszystkie muszą być koniecznie zamieszane w tą kradzież, które dostały prezenty, ale powiem szczerze, że jeśli ktoś by do mnie napisał w tym temacie, nawet jak tutaj na MSP tego nie widziałam, że dostał ode mnie bardzo dużo prezentów, a widział, że na odcinkach tego nie robię, bo ja tylko na odcinkach gram, to nawet jakby to się na YouTube pojawił taki komentarz, to myślę, że wzbudziłby bardzo duże zainteresowanie, dużo łapek w górę by się pojawiło i wszyscy by to zobaczyli, nie pozostałoby to bez śladu, także. No, uważam, że te osoby, które tak napisaliście, że te osoby, fajna ta kotki, już to chyba kiedyś było. Więc napisaliście, że te osoby to po prostu mogły być jakieś nowe konta tego złodzieja, potworzone. Ja już to nie wnikam, ale w każdym razie dla mnie nie spoglądam przychylnie na te wszystkie osoby, które były zamieszane w tą akcję. Olinka kociaczek 3, 4, 1, buzi. A, miałam robić tak jak animacje zawsze. Tylko tak siadłam blisko kąpa i nie mogę się poruszyć. E, dobra, ale masz fajne te słyek. To mi się nie podoba ta spodnica, ale spodenki jak najbardziej to w ogóle z one są. Wow, no to weźmy sobie z statuażem. Takie oto spodnie właśnie te uszy kota były ale zanim ja bym się dokopała do tych rzeczy to wiecie by długo minęło ale włosy śliczne co takie długie ja właśnie bardzo takie długie chciałam mieć sztosiwo totalne sztosiwo także kupujemy pyk i coś jeszcze co mi tutaj taki dziwny on głos poszedł jeszcze taka bluzka ej taka wakacyjna ale zróbmy ją ej zniknęły mi kolory ej, zróbmy właśnie żeby była taka może różowa tak jak ja to lubię tak się zastanawiam zróbmy taki bardziej intensywny róż o i patrzcie, fajnie to będzie wyglądało. Pik. O, tak. O, ślicznie. To jest taka trochę plażowa, bym powiedziała. Summer vibe. Vibe. Nie wiem, jak to się czyta. Bucie. Patrzcie, mamy takie oto. Ja dzisiaj właśnie trampki... Ja będę dziś zmieniać kolory. Takie dzisiaj będę robiła rzeczy, dlatego, że... Chciałabym jednak sobie tutaj y, zrobić w moim stylu, a te 30 Starkońców to naprawdę jest bardzo dobra okazja. O, to ślicznie, patrzcie, to razem pięknie wygląda. Tak jak teraz ten look jest, tylko buty bym zmieniła. To jest piękne, w ogóle pastelowe, więc y, chyba się zgadzacie, że to kupuję bez zmian. Cóż dalej, to? też ładne, miętowe, jak najbardziej Sweet Pastel! No i w ogóle zapraszam Was, kupimy te włosy może jeszcze w innym kolorze, zapraszam Was na mojego Instagrama, glampaula1 się nazywam na Instagramie, tam dodaję e, foteczki sobie codziennie, a może Wam zaznaczę, pokażę mojego Instagrama. O, no i jesteśmy na moim Instagramie, w ogóle dużo dodaję zdjęć moich, czy stylówek, czy jakiś e, jedzonek, ale właśnie chciałam powiedzieć, że kupiłam sobie pastelowe ubrania, zobaczcie, pastelowe buty, musicie wbijać na mojego Instagrama, mnie tam obserwować, bo dodaję codziennie zdjęcia, tak naprawdę. Także mam nadzieję, że będziecie tam ze mną i robię też na Instagramie live. Y. Ale te czerwone, te różowe włosy są tak intensywne, ale tak mi się podobają. Wiecie, że ja miałam kiedyś takie końcówki i zawsze chciałam mieć takie włosy właśnie w takim mocnym kolorze, ale nigdy ich nie zrobiłam, ale zrobimy sobie jeszcze takie pastelowe, żeby nam pasowały ogólnie. Także za 30 to można szaleć w różnych kolorach. E, takie panduczki, wydaje mi się, że już kiedyś takie były, ale zrobimy je pastelowe. Wydaje mi się, że nawet ktoś mi chyba takie szare ostatnimi czasy pod, e, pod Darował, ale zróbmy takie jasno-różowe. O, śliczne są. A tutaj na białe, można to na biało zrobić, jak będzie to wyglądało. O, tak. O, pięknie, kochani! No, jestem zadowolona. No, dzisiaj to po prostu ja jestem artysta kombinator i zmieniam dużo. Nawet te rzeczy, które są e, za diamenty, to myślę, że dość dobre okazje są, bo nie są jakieś takie mocno drogie także za jeden diament wszystko tak naprawdę chyba pyk. Ja chciałam jakiś kolor zmienić słuchajcie tak się zastanawiam na jaki ona ten niebieski tutaj zrobimy no i te brązowe elementy zamienimy sobie na czarne żeby było tak wszystko po mojemu o i pięknie wow pięknie kupuję to oczywiście że tak metalik fashionista u te buty totalnie mi się nie podobają więc ich nie kupuję jeszcze tej sukienki nie przymierzyłam Kupmy w pastelowym kolorze. Właśnie dlatego musiałam Wam tego Instagrama mojego pokazać, żebyście zrozumieli, że ja po prostu uwielbiam te pastele i rozumieli, że nic! Zakupy bez rzeczy pastelowych są zakupami straconymi. O tak powiem. O tak. Dobra, to mieliśmy już kiedyś, ale myślę, że możemy skorzystać, bo to w ogóle kiedyś podroszę. Możemy skorzystać z tej okazji, że to jest tańsze, i zmienimy sobie kolor na jakiś taki pastelowy. I tu zmienimy na biały o! No i gicik. Piękne, piękne. Zaraz dokończę tutaj zakupy i zaraz wam też porozdaję prezenty. Słek zrobimy. Oczywiście też w innym kolorze, takim nieoczywistym, no nie? Bo zawsze słek jest. Znaczy to takie jest Supreme bardziej. Yy, w takim stylu piękna spódniczka. Czarną na pewno kupimy, bo czarna klasyczna. Ale kupmy coś zamiast różowego, bo cały czas te różowe biorę. Przecież pastel to może być też fiolecik. Także o, pięknie, pięknie. Piknie! Tutaj mam taki komplet. No i jestem tutaj za tym kompletem mega. Spójrzcie, naprawdę jest sztos. Także zamiast e, tego niebieskiego, zróbmy sobie może czarny. Wow, czarny fajnie wygląda i tutaj też czarny weźmiemy. Także oto jest pierwszy komplet czarny i chyba tylko jeden taki wezmę, bo już po co mi więcej, ale no śliczne, uwielbiam takie. I tutaj mamy włosy kilkukolorowe, z czarnego zamienię na taki może zieloną. O nie, ten taki miał ładny na oku, tu gdzieś był. I uciekł mi ten zieleń. O, zobaczcie, taki śmieszny. Myślę sobie tak, dla testu. To takie emo fryzury, kiedyś były takie modne, tak jak żywa. No nie? Pamiętacie to? Dobra, bucie. Bucie są takie. To nie, bo za wielkie wyglądają wtedy. Mamy tatuaż. Zróbmy pastelową czachę, pastelowe kwiaty. uhu. U, kto by chciał mieć pastelowy tatuaż? Patrzcie, no pięknie wygląda. Sztos! Ja kupuję, bierę to, bierę, 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 bierę. E, tak, mamy tu włosy jeszcze takie. Niekoniecznie. I taka suknia. Czy ona nie była na Unikatach ostatnio podobna? Tak mi się wydaje. Weźmiemy w kolorze taki. Tym razem pięknie paseczek, tutaj wszystko. Pony Sunshine, no i czwarta strona, czy będzie to czwarta, ostatnia strona, przejdźmy na piątą, uuu, tak, dobra, no to dobra, o jakiś nowy motyw tam był, ja go nie widziałam, to muszę zaraz nagrywać kolejny odcinek, żeby nadrobić zaległości, aj dziwnie wygląda bez włosów. Ok, zacznijmy od końca i spodnie, takie dziurawe, totalnie, no, no chyba nie, nie podobają mi się, e, coś takiego, okulary możemy wziąć, ja lubię. Także ma... teraz to wygląda jak kosmonauta. Dobra, weźcie te włosy jeszcze. Wydaje mi się, że te rzeczy już były. Chyba były, no nie? Teraz po prostu jest taka wakacyjna oferta specjalna. Zmieniamy kolor na biały. Z czerwonego zmieniamy na... No ten czerwony w sumie był fajny. To nie zmieniamy go. Tylko top na biały zmieniam, także kupuję. Grunge. Takie spodnie czarne poszarpane. Jak najbardziej lubimy, lubujemy tutaj jeszcze kolczyki, koła w sumie możemy wziąć, ja kolczyków nie noszę i ostatnio na kimś widziałam koła gdzieś na ulicy, gdzieś dziewczyna i fajnie to wyglądało, to mi się nie podoba dobra, więc to tyle, zaraz będziemy tworzyć luki, a ja wchodzę do przyjaciół i oczywiście, że tak będę tutaj Wam rozdawała prezenciki, po dwa prezenty, jakie ja to robię nastka, dwa, sześć, siedem gratuluję Ci serdecznie i już Cię zapraszam do ziomków poziomków, jak ja to mówię, pyk Wysyłamy. Jest nastka. Nastka, przepraszam. A masz fajny wianek na włosach. Kurczę, a grafy nie rozdawałam dzisiaj, proszę bardzo. Jakiś fajny opis miał, się. Zobaczę. Uwaga, czytam. Nie martwcie się przeszłością, bo mamy teraźniejszość. Mhm, fajne. Dobra, ale masz fajnego zwierza, jeżo zwierza. E, zobacz profil. I oczywiście tutaj podarujemy prezencik, także to ostatnio w odcinkach wszystkim dodawałam, wszyscy to chcą, ja się nie dziwię, śliczne to jest. Ale mam styl! Jest czasem, ktoś tutaj przychodzi. Jak na przykład nagrywam, to piszą ludzie, Paula, ktoś ci się włamał na to bo wyglądasz obrzydliwie. Jeśli wyglądam obrzydliwie, dłużej niż pół godziny, to oznacza, że po prostu robiłam zakupy i nie zmieniłam. Jeszcze nie stworzyłam loków, także niezłe jaja, no nie? Dobra, ze przyjaciele, szukamy przyjaciół, a może jeszcze tutaj troszkę was poakceptuję. Pyk. Mówiliście, żeby od tego dziesiątego poziomu e, przyjmować. Ja bym bardzo chciała, żeby były też e, niższe poziomy, bo może niektórzy tutaj e, zaczynają dopiero co, także no nie wiem, jak to robić. Bo zobaczcie, no dość dużo tych mniejszych jest. Bo na razie potrzymam, to je, zobaczę. Może jak te osoby będą już w wyższych poziomach, to wtedy je zaakceptuję. I, i jeśli będą robili jakieś postępy, no tak mówiliście może to jakieś jest y, logiczne ja tam się bardzo nie znam dobra i pyk, to już chyba z tej dziesiątki z tej strony wszystko było dobrze, no to teraz jeszcze kolejny prezent do losowania, pyk pomogę Ci odzyskać zgłoszę Ci modzi y, zwrócą, no właśnie mówiliście że, że mogę zdo, dostać te rzeczy z powrotem jakoś bardzo mi na tym nie zależy, bo no nie wiem, no mogę to wszystko, prawda, odkupić, bo tutaj te pieniądze w tej grze mam, dzięki Wam, także cieszę się, że tutaj mi pomagacie, bo właściwie wiecie, jak sobie otwieram te VIPy, no to wtedy tych pieniążków jest dużo, ale z drugiej strony, tak jak mówię, no trochę czuję się, jakbym była, jakby Was trochę okradli, bo to dzięki Wam to wszystko mam, jakby ja tu zaczynałam grać, nawet nie prosiłam o pomoc i to Wy z własnego, super, dobrego serduszka zaczęliście mi pomagać, także jestem zadowolona, że tutaj angażujecie się w sprawy odzyskiwania rzeczy i tego wszystkiego. No jest mi niezmiernie miło, że mogę na Was liczyć zawsze. Dobra, to tutaj daliśmy już prezenciki dwa. I kolejna osóbka do konkursiku. Mam spinera, fajnie. A, ja mam tutaj koło siebie lodowica. Kolejny nick. Powinnam to na paluszku, niech to się kręci. O, zobaczcie, mi się bardziej podoba tak, jak widać te spinery. Więc tak będę Wam trzymała. Mm, przy oku, tak niekoniecznie. Lodowica. Lodowica, jaki nik. Jak to lato mamy, słuchajcie, przyjaciele. Znajdź przyjaciół, klik. No, i mamy tutaj, ale masz ładne włosy. Oczekiwanie na odpowiedź to już tutaj to dodaję. Pyk. Oj, nie mogę Ci wysłać. Coś, co ja mam tu zrobić? Dobra, no to wchodzimy na Twój profil. Pik. I co byś chciała, koleżanko? Tutaj przebranie Lisa. No to Liseła oczywiście kupujemy, klik klik. Dobra i teraz przechodzimy do robienia luków, ale może jeszcze zobaczymy jakie są animacje i otworzę świnie, bo świnie w sumie można zawsze otwierać, bo i tak się nie, nie podwajają na tych wszystkich bonusach, więc mogę to sobie robić codziennie na odcinkach. Codziennie. Codziennie odcinków nie robię z MSN, no, ale wiecie, no na odcinkach. E, animacje. Zobaczymy jakie są animacje. Ta, 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 ta. o Jakaś zakupiona, bo właśnie mi się wydaje, że te ubrania były, dlatego są na promocjach, więc może ta animacja już była, ale fajna. Patrzcie. Co to jest? Zakupy czy przeprowadzka? <grym> kupuję to. Fajna, fajna ta animacja. Za diamenty, co prawda. Tu za 20, widzicie, są za 20, za 20. Selfie, oczywiście. Będziemy sobie kupowali selfieaka, bo ja lubię selfie. No, na moim Insta. Selfie ostatnio było. I tutaj jeszcze mamy taką. Z, za jeden diament. Pokaż. Wow! Takie świecące gwiazdki, fajnie. Kolejna jest taka. Tęczowe buziaki, w sumie podoba mi się też. Wiecie, lubię pastele, tęcze też lubię. Kolejny z telefonem. Selfie z lampą błyskową. I tutaj mamy deskorolkę. To deskorolki mnie nie chciała. No i ten spinner mi się trochę rozwalił, wiecie, bo mi pies go jadł, ale co zrobić. Dobra, kolejne. Kolejna strona. Za 20 animacji. Dość dużo ich jest, także takie coś. Aha, dziwne. To tak średnio mi się podoba. Kolejna animka. Poka twarz. Dziwna? Może mi się to zacina? Mail model, no właśnie, takaś poza pozafacetowa. Parasolka, to my chyba nie chcemy. To mi się podoba. Oczywiście, słuchajcie. Shopping. No piękna animacja, no ta jest super, ta jest super I kolejna jeszcze jest taka. No dobrze. Jak wszystko na promocji, słuchajcie, to są szalone zakupy, jak nic. Dobra, przejdźmy jeszcze na kolejną stronę. Jeszcze za 20. Ło, wow, panie! Kto dotrwał do tego momentu? Niech piszę. Prze... Panie, 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 panie! Tylko nie mówcie, co chodzi. To tylko dla tajemniczonych, którzy oglądają. Uważnie! Takie coś? To tak, średnio. Serce. Buziak. Fajne Ja! Czemu jest tyle fajnych rzeczy? Guma do Ej, dawno od gum... takich nie robiłam balonów. Chciałam zrobić raz, pamiętam, ale to było dawno temu i mi się nie udało, a zawsze robiłam takie duże balony. Jest coś takiego, jej! Chyba takiego nie chcemy. Tutaj jest granie w komputer! <grym> chyba muszę to kupić, jak ja tutaj jestem y, dziewczyną komputerową, no to muszę coś mieć takiego. Kolejny za 20... Ej, czy to wszystkie animacje są tak przycenione? Co? Ej, a może. A może ubrania też tam były więcej? przecież Nie, nie dobra, już więcej ubranie kupuję, kochani. Naprawdę za dużo! Za dużo fajnych rzeczy na MSP. Jak nigdy nie narzekam, że za dużo fajnych rzeczy, to teraz manicure. Muszę sobie obciąć paznokcie, A dzisiaj wszystko jest nieczynne, święto, i nie mogę kupić obcinaczki do paznokcie. się Rozwaliła kolejna. Nie polecam tego. Możemy kupować chyba trzy na zapas. Jaj, dziwne to było. Jeszcze coś takiego. Na złoto? Nie. Dobra, ja tak już mam, mam nadzieję, że to się skończy. I dobrze, ale tych nie patrzę, bo to z tego luku, którego jeszcze nie widziałam, znaczy z tego motywu. Dobra, wchodzimy sobie teraz na miasto filmów i robimy jakieś luki. Czym szybciej, tym lepiej, dlatego że wyglądam co najmniej tu dziwnie, tak jak mówiłam. Dobrze. A czy zwierzaki są. Ja nigdy się nie ubiorę tutaj! Chcę dowiedzieć, czy zwierzę są przecenione? Pokaż czy zwierzę. W sumie zwierzaki, to nie wiem. Pokażcie. Są? Coś się przecina, nie wiem o co chodzi. Raz, dwa, trzy, cztery. Maszerują oficery. Nie, nie są, nie są przecenione. Mówię tak, całe szczęście, bo bym tu jeszcze siedziała długo i długo. Dobra. Wchodzimy na luki tworzymy nowy look, w ogóle muszę mój pokój zrobić na MSP, już tak dawno w tym pokoju nie byłam i zwierzaki ogarnąć no jakoś wiecie, trzeba to trzeba się wziąć, garść tak mówię, jesteś zwycięzcą nie oszlifowanym diamentem, tak tak, dobra, wszystko to zdejmujemy żeby być tutaj już Móc zrobić spokojnie te luki, tylko zawsze mi się ciężko te uszy ściąga i kolczyki. Dobrze, zacznijmy może od tej y, stylizacji, i z tą y, właśnie dobrze nie zjadłam tego tatuażu, bo właśnie ten tatuaż mi tu pasuje. Czy włosy te? Może te tutaj pasują, ale buty musimy jakieś znaleźć. Wydaje mi się, że jakieś inne, o te by pasowały, te w kratę, no, bez To taka trochę emo. <laughs> y, ok, czyli to zrobimy taki look i nazwiemy go Przeceny. Żeby ludzie wiedzieli o co chodzi, że to sprzecem właśnie są zakupy, przeceny. I zapisujemy. Pik. Dobra. E, od razu to ubiorę, wiecie, żeby nie było lipy. I oczywiście, jak zwykle, piszcie, który numerek Wam się podobał najbardziej. I lajkujcie tutaj e, Luki, a ja będę sprawdzała w kolejnych e, odcinkach, która stylizacja po prostu wygrała. Słek, zrobimy teraz stylówkę, pewnie. Dobra, tylko zdejmijmy ten tatuaż, bo go nie chcemy we wszystkich. To będzie ładnie pasowało, ten sułek, czy nie? I te włosy. No i te trampki były takie. No i fajnie, pastelowo. Niekoniecznie całe różowo. Przecena 2, a to przeceny. Zapisane. Łapiczka w górę? Jest kontrolna łapka w górę. Słuchajcie, ja mam magiczną moc i sprawdzam, czy w tym momencie daście łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, ja będę widzieć. Czy Kasia, Asia, Basia i Ola dały? I Tomek i Maciek. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra. E, koniec śmieszków, heheszków, czas na poważne stylizacje, kochani. Kochani moi. Dobra, z tym miałam zrobić, jak to jest piękne i może z tym raz nie. To jednak średnio tu pasuje. Ajajaj, aj, aj, kochani, ja nie wiem, ja nie wiem gdzie się tych luków będzie. Wiem, co miałam zrobić. Te shorty na bank. I to, i chyba jeszcze te włosy. Które weźmiemy? Czarne? Zróbmy o, czarne włosiska. Ładnie to wyglądają, dobra. Jakieś butki, takie letnie sandałki byśmy wzięli. Fajnie by było, gdyby były niebieskie. Tutaj mam niebieskie skarpety, ale skarpetom nie chcemy. W sumie takie mogę być sportowe, ja ostatnio na sportowo chodzę. Przecenę 3. Czemu nie mogę? Jakiś ptak mi tu lata za oknem mnie denerwuje on, wiecie? Trochę mnie rozprasza w nagrywce. Dobra. Stwórz nowy look, krótka piłka. Tutaj trzeba się pośpieszyć, bo tyle nowych rzeczy, że nie można się zastanawiać y, tysiąc lat, tylko trzeba... Robić piękności te włosy. Takie. Oj, bez, ja proszę, bez tego. no, I zrobimy z tym. Bo tutaj, moim zdaniem, do takiej fryzury, takie trochę Violetta Villas pasuje mi tutaj. Właśnie ta sukienka w kropy. I damy te buty i będzie. Git, gicik, gicik. Przeceny: cztery. Hashtag cztery. I jeszcze nie zrobiłam tyle looków, co bym chciała. Napisałam przy ceny ceny, no to nie za przyceny ajajaj ajajaj aj, aj, tarararara tararara. zdejmujemy ubrania koleżanko bo trzeba zrobić nowy look o z tym musimy zrobić koniecznie z tymi włosami bo są prześliczne co dalej, z tym o z kurteczką, dobrze Paula rozkminiałaś tu dobry motyw a ty 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 i może damy to o, no i pięknie, a buty? Jakie to były buty? No i buty musimy dawać nie bo na przycenach tych butów za ciekawych tam nie było. Czy za dużo? Za dużego wyboru nie było, może tak? Siewnąć mi się chciało, ale nie ma spania, nie ma spania, tylko jest nagrywanie. Dobrze, pięknie. Teraz się skupij na przedobrze. Pyży E, C, N, I, hashtag 4. 5! Aaaa, miałam dobrze napisać, bo zrobiłam błąd. To jest, o to jest piękne, chyba to ubiorę, bo tak mi się bardziej, najbardziej chyba to podoba, jak na razie. Dobra. I lecimy, lecimy z kolejnym luczkiem. Luczkiem, albuczkiem. Nie wiem, co to albuczek jest tu związany, chyba nic, ale dobra. Oj, 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 kochani. Za dużo pięknych rzeczy po prostu. Nie wiem, dobra, zrobię jeszcze jedną stylizację, bo no nie może być, nie może być aż tyle tego wszystkiego. Później, jak wy już się zdecydujecie, które Wam się najbardziej podoba. Także weźmy z włosami, tymi i chyba z suknią. Czy nie? A może ten, czekajcie, bo słoek ja robiłam już? Czy nie robiłam? Już zapomniałam. <laughs> To jest śliczne. Z tym bym dała, bo to naprawdę jest ładne. I do tego ta koszula nie pasuje. Z tym, i tu jakieś spódnicy w takim razie szukajmy. Damy na razie te trampy i spódniczkę sobie znajdźmy. Jakąś taką, czy tu coś mam. A ja nie kupiłam różową, nie, właśnie fioletową kupiłam. No nie dobrze, może takie shorty. Łej! Ale... Ale w sumie powiecie, że spoko to wygląda, więc więc się nadaje przy na 6. Przeceny. Przeceny, nie przecena. To się tu skupić nie mogę, dobra. Eee, także napiszcie koniecznie w komentarzu, który Wam się numer podoba: od jednego do szósteczki, a ja lecę sobie jeszcze Wam porozdawać prezenciki. Natalia, słuchajcie tutaj. Kolejny prezent zgarnia i tak naprawdę będzie już to ostatni prezent, który dzisiaj rozdaję, bo dość długo ten odcinek trwa, a chciałabym zakończyć yy, odcinek. Także mam nadzieję, że tu się uda. No niestety, słuchajcie, nie mam takiej Natalii. <ścoughs> Dobra, to jeszcze raz będziemy szukać. E, więc dajcie mi koniecznie znać, jak Wam się podobało. Jeśli tak, to poproszę o kciuki w górę. Zapraszam również do zasubskrybowania kanału Karolina tutaj wygrała. E, I żeby być na bieżąco i tam jest taki dzwoneczek. Jeżeli już subskrybujecie, to proszę, żebyście kliknęli dzwoneczek, bo wtedy Wam się będą filmiki zawsze pojawiały. Bo czasem YouTube lubi płatać figle i niekoniecznie e, pokazywać wszystko. Także byłoby bardzo, bardzo miło, jeżeli byście to zrobili, bo to za darmo kliknięcie dzwoneczka. Jak również... Ej nie, dajmy coś ładniejszego. Jak również założenie konta na YouTubie jest darmowe, żeby mnie subskrybować, a będę się zawsze cieszyć, że są moi tacy subskrybenci i zawsze uwielbiam czytać Wasze komentarze, choć jest ich bardzo dużo, dlatego nie mogę na wszystkie odpowiedzieć, ale zawsze je czytam, pamiętajcie o tym, także dziękuję, pozdrawiam wszystkich moich widzów, papatki.